Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnych autodetalingowych testach, moje autodetalingowe świry. Dzisiaj znów mamy Ovatrol Polytrol. Ze względu na to, że jest jakieś takie domniemanie tego, że może to wyglądać dobrze na lakierze, sprawdzimy, czy ta warstwa w rzeczywistości jest możliwa do aplikacji na lakierze, czy jest możliwa do dotarcia, tak aby nie było smug. I co one spowoduje? Co ona spowoduje? Czyli jakie będą skutki tego? Czy będzie taki jak glaze, że właśnie natłuści, że ten lakier przykryje te rysy, że będzie po prostu fajny, kozacki środek? Zaraz zobaczymy. Przechodzimy do aplikacji, aplikujemy, rozmażę troszeczkę pędzelkiem, reszta aplikatorem. Damy cienką warstwę na to, nie będziemy kombinować na jakieś tam wchłanianie, żeby turbo grubą warstwę. Zostawimy i zaraz porównamy lewą, prawą stronę. A więc przechodzimy do aplikacji. Mamy już tutaj wlane na środek barwa brązowa. Sprawdźcie resztę naszych odcinków na temat Ovatrol Polytrol. Mamy już też naszą strefę wyznaczoną pracy, czyli to będzie ta część maski do zawiasu. Będzie ok. I teraz aplikatorkiem rozsmarujemy, wyrównamy. No co się dzieje? Ze względu na to, że to jest tłusty środek, no to wyrównuje nam ten lakier. Ten lakier jest w stanie wskazującym na brak odpowiedniej pielęgnacji. Ze względu na to, że to jest Jeep i ktoś po prostu kiełbasę w to kładł, nikomu się nie chciało robić. Teraz my jesteśmy właścicielami. I można troszeczkę, że tak powiem, zadbać. Mamy też fajną opcję do robienia różnych testów dla Was, więc to jest dodatkowy atut. No i co, zostawimy to do chwilowego przeschnięcia, a potem wyrównamy i zobaczymy. A potem oczywiście te 24 godziny, tak jak w przypadku wcześniejszego testu, też zostawimy, dlatego że sobie producent, że tak powiem, zarezerwował ten czas na działanie tego kosmetyku. Jak ktoś nie oglądał wcześniejszego testu, to zapach bejcy, podejrzewaliśmy, że jest coś to na zasadzie bejcy olejowej do konserwacji drewna. Poczekamy teraz 10 minut, wyrównujemy i wrócimy tutaj na dotarcie inspekcji. A więc moi drodzy, przejdźmy do inspekcji, zobaczmy jak wygląda lakier z lewej strony, ten, który jest suchy, niezaaplikowany, porysowany. I zaraz zobaczymy tą prawą stronę jeszcze przed dotarciem, czyli zobaczycie już taki przyschnięty delikatnie, taki dłużej leżący Ovatrol Polytrol na lakierze. Tutaj mamy nasz lakier, tak jak widzicie, dosyć mocno porysowany, zmęczony życiem i offroadem. Tu w ogóle jakieś dodatkowe utlenienie, darmowe dostaliśmy, gratis. A tutaj mamy natłuszczoną powierzchnię po Ovatrol Polytrol i przechodzimy teraz do jej dotarcia i do finalnej inspekcji. Chyba już wiem, o co chodziło producentowi, bo my mamy dzisiaj taki odcinek uzupełniający ostatni nasz test z tym dotarciem. Rzeczywiście, jeśli używacie Ovatrol Polytrol na marmurze, na innych tego typu rzeczach, to teraz jest ciężko mi go troszeczkę dotrzeć na takich płaskich powierzchniach. A na takich chrobowatych jak plastik, on jakby tak, że tak można powiedzieć, się nie wchłaniał. A tutaj mam delikatny problem z wypolerowaniem tego i rzeczywiście on się troszeczkę, że tak powiem, ciągnie. A więc moi drodzy, przechodzimy teraz do inspekcji, zobaczmy jak wyglądają te środki. Ja Wam powiem wstępnie to, co zauważyłem. Jak chodzi o maskowanie rys, żeby ten środek był taki, że nie wiem, rozlewa Wam się tafla wody i tak już zostaje, że to będzie jakiś złoty środek, no to nie. Jeśli szukacie takiego środka, to nie. Jeżeli szukacie minimalnego przyciemnienia z bardzo ciężkim pracą, jak chodzi o dotarcie tego na lakierze, to jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że tutaj środki typu glaze będą lepsze. No chyba, że po prostu ten glaze krócej by siedział. Tego nie będziemy sprawdzać, bo naprawdę dla mnie
nie ma to przełożenia takiego, żeby ten efekt był jakiś potężny. Te odcięcie ja wam zaraz pokażę od góry. Tutaj jest niby nałożone z tej strony, gdzie ja świecę, nałożony jest środek owatrol, polytrol, a z tej strony nie ma nic. Zaraz zobaczycie de facto z góry, jak to teraz wygląda. Tak jak widzicie, prawa strona, jest to odcięcie widoczne w tym miejscu, tak? Czyli ten owatrol, polytrol jest tam, troszeczkę przyciemnił. No a tutaj mamy jałową w ogóle część naszej maski. Jak to wygląda pod lampką inspekcyjną? Wygląda to następująco. Nic się nie zmieniło względem maskowania rys. Zmienił się tylko delikatnie odcień tego lakieru. Jest minimalnie ciemniejszy, tak jak widzicie. Jest delikatnie ciemniejszy po tej prawej stronie. Ale aplikacja była dosyć nieznośna. No i efekt w sumie tego minimalnego, nawet jeśli on by się utrzymał, nie wiem, miesiąc, dwa, pięć miesięcy, rok, to nie wiem, czy jest sens w ogóle aplikować dla takiego efektu. A więc moi drodzy, mój werdykt jest taki na ten moment, że nie do końca warto, tak? Tak jak powiedziałem, tak jak podsumowałem. Inna sprawa jest, jak chodzi o zderzak, bo w tym momencie my również testujemy, jesteśmy w trakcie testowania owatrol, polytrol na zderzaku. Tutaj różnica, no jest potężna, tak? Lewa, a prawa strona to jest w ogóle nieporównywalny efekt. I widać, że rzeczywiście on gdzieś tam zastyga, więc mamy nadzieję, że ten efekt będzie na dłuższy czas. I tutaj na pewno będzie warto się zastanowić i pochylić nad tym testem dalej i nad samym zakupem produktu. Ale jak chodzi o lakier i zastanawia się, czy ten owatrol, polytrol będzie do lakieru zbawcą dla Was, tak? Nie, wybierzcie glaze, nałóżcie wosk i efekt na pewno będzie dużo, 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 dużo lepszy. Tymczasem dzięki za oglądanie testu, do zobaczenia do kolejnych produkcji. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz, ciśnijcie dzwoneczek, tak żeby ta subskrypcja miała sens, żebyście widzieli nasze filmy. Komentarz na naszym kanale, czy test Wam się podobał, czy jest dla Was przydatny, co uważacie, czy ten efekt jest naprawdę, naprawdę dobry, może dla Was jest dobry ten efekt, czy już używaliście owatrol, polytrol i czy macie jakąś opinię na jego temat, sprawdźcie nasze social media, czyli Facebook i Instagram, tam wstawiam dużo rzeczy ze swojego życia, możecie mnie poznać też od innej strony. Tymczasem dzięki, do zobaczenia, autodetalingowe świry do kolejnych odcinków, na razie. Yo,